Czy długo minęło od czasu zaręczyn do czasu, kiedy wyjechaliście do Ameryki? Pół roku minęło. Pół roku minęło, bo wyjechaliśmy we wrześniu, a w marcu oświadczyłem się, Małgosiu. No to już zdążyliście się oswoić z tą myślą, zwłaszcza ty. Tak, już jesteśmy oswojeni i już nie możemy doczekać się tego momentu, kiedy w końcu to zrobimy. W końcu się pobierzemy, będziemy już taką rodziną. Ten program w ogóle nam pokazał, że naprawdę jesteśmy chyba dla siebie. Właśnie chciałam zapytać, bo ten program mógł być takim właśnie, nazwijmy to, testem dla waszego związku, bo jednak ekstremalne sytuacje, nie wiem, czy mieliście okazję wcześniej w takich się znaleźć, bo jakieś wyjazdy wspólne, wiadomo, tak, ale w taki sposób? Wyjazdów mieliśmy dużo, ale ten był wyjątkowy i szczególny, ponieważ w takich warunkach, jakie mieliśmy tam, no to nie mieliśmy na żadnych wakacjach, przyznam szczerze. I też nauczyliśmy się wiele rzeczy o sobie. Dowiedzieliśmy kilku nowych. Na przykład? Czy nie mieliśmy pojęcia. Na przykład no, ja się dowiedziałem, jaka Małgosia jest silna, mimo że wiedziałem, że jest bardzo silna, ale że jest taka zdeterminowana, że ona ma tą chęć tej walki, rywalizacji, że jest po prostu taka, nie chcę powiedzieć zawzięta, co zdeterminowana. Uparta, znaczy też uparta to nie, ale taka, że naprawdę jeżeli coś trzeba, to ona zrobi wszystko, żeby to osiągnąć. I to mi się podoba. Czy to dobra obserwacja? Powiem szczerze, że naprawdę ten program obudził we mnie właśnie taką chęć rywalizacji. Może nawet nie rywalizacji, tylko tego, że żeby coś wygrać, żeby być najlepszym, żeby być takim, żeby być dumnym z siebie. Bo często byłam taka nieśmiało podchodziłam do wielu spraw w życiu, a tutaj ta rywalizacja, ten cały wyścig obudził we mnie to, że ty że możesz ja mogę, mieć tak. moc, ty możesz dać radę.